było wszystko, całe moje zęby, a w sumie raczej ich brak na górze. Na dole też, aczkolwiek na górze bardziej mi to doskwierało, wiadomo. Oh, what are you waiting for? Pierwszego stałego zęba straciłam w 6 klasie podstawówki, jedząc bułkę. I od tamtej pory wiem, że ciężko w to właśnie uwierzyć, ale no przesiedziałam pół życia w fotelu dentystycznym. Ten ząb gdzieś tam był cały czas podklejany, tu psuły mi się kolejne. Też tu ważne jest to, że no to wywodzę się z biednej rodziny, więc gdzieś tam nie było pieniędzy, żeby też chodzić do nie wiadomo jakich dentystów. Chodziłam, pamiętam, do higienistki szkolnej. Straszny był ten gabinet. Boże, mam taką traumę po prostu do dentystów przez ten gabinet, przez te dźwięki stamtąd i tak dalej. Brakowało tego, tej edukacji higienicznej faktycznie gdzieś tam. Moja rodzina jej nie miała, ja też nie miałam jej. Więc te zęby coraz gorzej wyglądały, aż do gimnazjum. Aczkolwiek przez to, że bardzo młodo straciłam zęby i bardzo długo ich nie miałam, zanikła mi kość na górnej szczęce razem z dziąsłem, więc no tutaj implanty też troszkę za bardzo już nie wchodziły w grę. Pamiętam, że nawet popłakałam się na tej wizycie, jak pani Agnieszka zaczęła sprawdzać mi te zęby i mówiła ten do naprawy, ten do naprawy, ten do naprawy. To było tak, to było dosyć stresujące. Już sam fakt, że przyszłam tutaj i zaczęłam coś robić z tymi zębami, bardzo, bardzo podniósł moją samoocenę, bo jak się pewnie domyślacie, leżałam na samej ziemi. Stałam się na pewno bardziej otwarta, stałam zakrywać ręką twarz, jak się uśmiechałam, czy kontrolować się publicznie. To było naprawdę moje największe marzenie, żeby mieć w końcu nawet nie piękne zęby, tylko normalne zęby, żeby mieć w ogóle zęby swoje jakieś tam. Jak przyszłam tutaj, to faktycznie gdzieś tam ta nadzieja taka się żywsza stała, że faktycznie zaczęłam mieć nadzieję, że okej, damy radę to zrobić, będę miała zęby, super. Tak, po pierwsze będzie dobrze, a po drugie nie bój się żyć, nie bój się doświadczać, szukaj rozwiązań, zaglądaj pod każdy kamień. Na pewno w końcu uda ci się dotrzeć do celu, który gdzieś tam sobie założyłeś, założyłaś. Życie jest piękne, życie jeszcze będzie piękne, trzeba tylko po prostu w to uwierzyć. Kocham po prostu waszą klinikę, was, lekarzy, cały zespół, jesteście po prostu cudowni, nigdy nie czułam się tu źle. Ja nie potrafię sobie siebie jakby wyobrazić w takim pięknym uśmiechu, nie potrafię sobie tego wyobrazić na sobie. Jakby wiem, jak bym chciała, żeby wyglądał mój uśmiech, ale nie potrafię sobie tego wyobrazić po prostu w swojej buzi, tak już jestem przyzwyczajona do tego, co mam. Więc przede wszystkim chcę, żeby ten uśmiech był zdrowy i na tym najbardziej mi zależy.